Cześć, witajcie w nowym filmie. Chociaż psy są często postrzegane jako kochający i lojalni towarzysze, istnieją pewne rasy, które stały się znane z bycia agresywnymi i potencjalnie niebezpiecznymi. Należy zauważyć, że każdy pies może być niebezpieczny, jeśli nie jest odpowiednio przeszkolony i uspołeczniony, ale niektóre rasy są bardziej podatne na agresywne zachowanie niż inne. Dzisiaj pokażemy Ci 20 najbardziej niebezpiecznych psów na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Rottweiler to imponujący pies o potężnym wyglądzie, który jest uważany za jedną z najbardziej niebezpiecznych ras psów na świecie. Ale co sprawia, że Rottweiler jest tak niebezpieczny? Te psy mają silny instynkt ochronny i są bardzo przywiązane do swojej rodziny. Jeśli poczują, że ich rodzina jest zagrożona, zareagują bez wahania. Dlatego tak ważna jest socjalizacja i dobre szkolenie Rottweilerów. Niestety, czasami psy te są hodowane lub źle traktowane przez ludzi, co może sprawić, że staną się agresywne. Jednak Rottweilery nie są tylko niebezpieczne. To inteligentne, lojalne i pewne siebie psy, które lubią pracować dla swoich właścicieli. W niektórych częściach świata Rottweilery są nawet wykorzystywane jako psy policyjne. Pierwotnymi zadaniami Rottweilera było pasienie bydła, ochrona, a nawet ciągnięcie wózków z mięsem. Czy wiesz, że Rottweiler na początku XX wieku prawie wyginął? Na szczęście hodowcy zdołali zachować tę rasę. Numer 19. Amerykański Staffordshire Terrier jest znany ze swojej siły i odwagi. Niestety rasa ta ma również złą reputację ze względu na zgłoszone przypadki agresji i ugryzień. Chociaż nie wszystkie z nich są agresywne, ich siła i determinacja mogą prowadzić do poważnych obrażeń, jeśli nie są dobrze wyszkolone i uspołecznione. Dlatego ważne jest, aby wybrać amerykańskiego Staffordshire Terriera tylko wtedy, gdy masz doświadczenie z psami i jesteś gotów zainwestować dużo czasu i energii w szkolenie i socjalizację. To, czego wiele osób nie wie, to fakt, że amerykański Staffordshire Terrier jest potomkiem Staffordshire Bull Terriera, który pierwotnie był hodowany do walk. Z biegiem lat rasa ta była dalej rozwijana i hodowana do walk psów. Obecnie jednak cieszył się opinią lojalnego i oddanego rodzinnego psa. Numer 18. Doberman jest czasami uważany za niebezpiecznego psa ze względu na jego historię jako psa stróżującego i postrzeganie, że może być agresywny. Jednak przy odpowiednim szkoleniu pies ten może być kochającym i lojalnym towarzyszem. Należy pamiętać, że szkolenie psa, niezależnie od rasy, jest kluczem do bezpiecznej i szczęśliwej relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Doberman został pierwotnie wyhodowany jako pies stróżujący dla niemieckiego poborcy podatkowego Louisa Dobermana. Mieszanka użyta do stworzenia tego psa do dziś nie jest do końca jasna. Doberman jest dziś szeroko wykorzystywany w jednostkach policyjnych i wojskowych. Jako pies rodzinny są bardzo wrażliwe na energię i sygnały wysyłane przez człowieka. Ważne jest, aby być spokojnym i pewnym siebie w kontaktach z tymi psami i traktować każdą interakcję z szacunkiem i życzliwością. Numer 17. Boer Boel, znany również jako południowoafrykański Boer Boel, to pies o silnym i muskularnym wyglądzie. Dzięki swojemu terytorialnemu popędowi i czujności, Boer Boel jest znany jako doskonały pies stróżujący, który dobrze chroni swoją rodzinę i własność. Jednak rasa ta jest również bardzo lojalna i przyjazna dla swojej rodziny i dobrze dogaduje się z dziećmi i innymi zwierzętami domowymi. Ale możecie się zastanawiać, dlaczego Boer Boel jest uważany za niebezpiecznego. Wynika to głównie z jego wielkości i siły. Z wagą między 50 i 90 kg, Boer Boel jest w stanie spowodować wiele szkód, gdy staje się agresywny. Ponadto pies jest naturalnie powściągliwy wobec obcych i może wykazywać odwagę w dorosłości. Dlatego ważne jest, aby socjalizować i szkolić Boer Boela w młodym wieku, aby nauczył się, jakie zachowanie jest dopuszczalne. Fajną cechą psów rasy Boer Boel jest ich miłość do wody. Ze wszystkich ras psów na świecie, Boer Boel jest prawdopodobnie tym, który najbardziej kocha wodę i uwielbia pływać. Jeśli masz basen w swoim ogrodzie lub mieszkasz w pobliżu plaży, zdecydowanie polecam robienie tego z psem. Numer 16. Perro de Presa Canario.
lepiej znany jako dog kanaryjski, jest znany jako jedna z najbardziej agresywnych ras psów na świecie. Dzieje się tak głównie dlatego, że rasa ta była w przeszłości wykorzystywana do walk psów oraz do ochrony zwierząt gospodarskich przed dzikimi zwierzętami. Dlatego niezwykle ważne jest, aby psy te były odpowiednio wychowywane i socjalizowane, aby nie stały się agresywne wobec ludzi i innych zwierząt. Dog kanaryjski ma atletyczną sylwetkę z olbrzymią głową, a ich sierść jest krótka i szorstka, kolor zazwyczaj czarny lub ciemnobrązowy. Pomimo swojej reputacji jako niebezpiecznej rasy, psy te mogą być również kochającymi i opiekuńczymi zwierzętami domowymi, jeśli są wychowywane we właściwy sposób. Psy te są na ogół bardzo spokojne i nie mają szczególnie wysokich wymagań szkoleniowych, co oznacza, że również lubią leżeć na słońcu i odpoczywać. Historia tej rasy sięga XIV wieku, kiedy to Wyspy Kanaryjskie zostały skolonizowane. Jako zwierzęta domowe są dobrymi psami stróżującymi, ze względu na ich nieufność wobec obcych i instynkty terytorialne. Numer 15. Gul Dong, znany również jako pakistański bulldog, jest bardzo imponującym i silnym psem. Są bardzo odpowiednie do zadań takich jak polowanie i strzeżenie własności, ale także doskonale sprawdzają się jako psy stróżujące. Jednak ze względu na swój agresywny i dominujący charakter, nie nadają się dla każdego. Pies ten wymaga silnego i konsekwentnego przywódcy, aby był dobrze wyszkolony i uspołeczniony. Ciekawym faktem dotyczącym Gul Dong jest to, że są one używane w Pakistanie do polowania na niedźwiedzie. Tak, dobrze słyszeliście. Te psy są wystarczająco odważne i silne, aby wziąć na siebie dorosłego niedźwiedzia. To pokazuje, jak zdeterminowane i nieustraszone są te psy. Wskazane jest, aby przyjąć Gul Donga tylko jeśli masz odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby prawidłowo wychować tego psa. Mają one potencjalnie niebezpieczną cechę charakteru i mogą stać się agresywne, jeśli nie wiesz, jak radzić sobie z tego typu psami. Numer 14. Owczarek niemiecki to najbardziej ikoniczny pies, jakiego zobaczysz na ulicy. Dzięki swojej muskularnej budowie i spiczastym uszom wygląda jak superbohater wśród psów. Ale uważaj, ten pies może być niebezpieczny, jeśli nie jest odpowiednio przeszkolony. Ze swoim potężnym zgryzem i ostrymi instynktami może stworzyć niebezpieczną sytuację w krótkim czasie. Ale jest też dobra wiadomość. Owczarek niemiecki jest lojalnym i inteligentnym psem, który z odpowiednim szkoleniem może być fantastycznym towarzyszem. Jest energetyczny i uwielbia się bawić, więc jeśli dasz mu wystarczająco dużo ćwiczeń, będzie to szczęśliwy i zdrowy pies. Ale czy wiesz, że ten inteligentny pies jest często używany jako pies przewodnik dla niewidomych, pies poszukiwawczy, pies stróżujący i pies policyjny? Jest to wszechstronny pies i potrzebuje wymagającego zadania, aby utrzymać swój ogromny mózg zajęty. Owczarki niemieckie są również znane ze swojego głośnego szczekania i głębokiego głosu, co czyni je dobrymi psami stróżującymi. Ich szczekanie jest bardzo głośne i z pewnością mogą robić wrażenie na intruzach. Jeśli więc chcemy tego psa jako pupila, możemy liczyć na to, że z łatwością odstraszy intruzów. Nie zapominajmy jednak, że owczarek niemiecki ma też swoją wrażliwą stronę. Jest lojalny wobec swojego właściciela i dobrze dogaduje się z dziećmi. A dzięki miłym futrze i wiernym oczom jest również niesamowicie przytulny. Numer 13. Czy wiesz, że Fila Brasiliero ma długą historię jako pies myśliwski i stróżujący w Brazylii? W przeszłości były one używane do polowania na dziki i stada zwierząt gospodarskich, ale były również niezastąpione jako stróże plantacji i gospodarstw. Ich duże rozmiary i instynktowny popęd ochronny czyniły z nich idealnego psa stróżującego. Ale Fila Brasiliero ma nie tylko imponujące umiejętności, ale także wyjątkowy wygląd. Ze swoją dużą głową i gęstym futrem wyglądają na twardzieli. Ale nie daj się zastraszyć ich wyglądem, ponieważ w rzeczywistości są bardzo kochające i czułe. Są lojalne wobec swojej rodziny i zawsze upewnią się, że chronią swoich właścicieli. Ale czy wiesz, że Fila Brasiliero jest również znana ze swojego długiego języka? Mówi się, że niektóre okazy mają języki o długości do 30 cm. To imponująca cecha, nie sądzisz? Podsumowując, Fila Brasiliero to wyjątkowy pies o bogatej historii i unikalnych cechach. Czy chcielibyście tego psa jako zwierzaka? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 12.
Czy kiedykolwiek widzieliście Huskiego i pomyśleliście: wow, ten pies wygląda, jakby był gotowy na olimpiadę? Cóż, to jest dokładnie to, do czego ten średniej wielkości pies został zbudowany. Dzięki podwójnej sierści i spiczastym uszom nie tylko wygląda na twardego, ale ma też krzaczasty ogon. Wszystko to jest niezbędne w długodystansowych wyścigach, do których został pierwotnie wyhodowany. Ale zanim pomyślisz, że ten pies jest tylko sportowcem, powinniście wiedzieć, że potrzebuje również towarzystwa. Uwielbia przebywać w dużym stadzie i może być dość hałaśliwy, gdy się nudzi. W przeszłości psy te były wykorzystywane przez plemię Inuitów na Alasce do transportu towarów i ludzi przez śnieg i lód. Ich umiejętności i poświęcenie pomogły im nawet wykonać słynną misję ratunkową znaną jako Serum Run z 1925 roku. Kiedy epidemia błonicy, bardzo poważnej zakaźnej choroby bakteryjnej, groziła unicestwieniem całej społeczności, wykorzystano husky. Psy te przeniosły surowice na odległość ponad 1085 km przez śnieg, aż do Nome na Alasce. Pokonały ten dystans w zaledwie 5,5 dnia, ratując niezliczoną ilość istnień. Ich heroiczny czyn podczas tej misji przyczynił się do popularności huskich jako psa pracującego i zwierzęcia domowego. Więc nie martw się. Husky są naturalnie przyjazne i czułe w stosunku do ludzi. Są dobre z dziećmi i innymi zwierzętami domowymi. Mają czujne oko. Jedyną rzeczą, której potrzebują, jest dużo ćwiczeń, ponieważ jeśli nie dostaną wystarczająco dużo zajęcia, mogą stać się destrukcyjne i znudzone. Numer 11. Bull Terrier, znany również jako gladiator psów, jest prawdziwym mocarzem. Jest solidnie zbudowany i ma charakterystyczną jajowatą głowę z rzymskim nosem. Niestety, kształt czaszki tego psa może czasem prowadzić do problemów zdrowotnych. Nos Bull Terriera może być czasem niedorozwinięty, co może prowadzić do problemów z oddychaniem i innych problemów zdrowotnych, takich jak infekcje i chroniczne zatykanie nosa. Innym ciekawym faktem jest to, że Bull Terrier jest często przedstawiany w kulturze popularnej, zwłaszcza w kreskówkach i komiksach. Nie należy jednak lekceważyć tego psa, gdyż jego instynkt łowiecki może być czasem niebezpieczny. Dlatego ważne jest, aby pies otrzymał wystarczające szkolenie i socjalizację. Ale jest też coś zabawnego, co można powiedzieć o Bull Terrierze. Pomimo swojego twardego wyglądu, w rzeczywistości ma bardzo łagodną naturę i jest znany jako przyjaciel dla wszystkich. Uwielbia biegać i bawić się i ma dużo energii, więc dobry spacer lub sesja zabawy jest zdecydowanie zalecana. To, czy należy do najbardziej niebezpiecznych psów na świecie, zależy od tego, jak na to patrzysz. Z pewnością nie jest to pies, którego należy lekceważyć, ale przy odpowiednim szkoleniu może być tak samo kochającym zwierzęciem, jak każdy inny pies. Więc jeśli szukasz twardego, ale także czułego psa, Bull Terrier jest zdecydowanie opcją do rozważenia. Numer 10. Leon Berger, znany również jako lwi pies, jest wspaniałym widokiem. Z wysokością ramion 80 cm i wagą do 75 kg to stworzenie jest potężne. Ale nie bój się, ponieważ ten pies jest nie tylko duży, ale także bardzo dobroduszny i przyjazny. Nie lekceważ jednak, jak niebezpieczny może być. Jeśli nie zostanie odpowiednio wyszkolony, może stać się niesforny i spowodować znaczne szkody. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć go wszystkich komend w spokojny i cierpliwy sposób oraz być konsekwentnym w szkoleniu. Jeśli to zrobisz, może stać się idealnym psem rodzinnym i bawić się z dziećmi. Jego wrodzona czujność sprawia, że jest świetnym psem stróżującym, który będzie cię chronił w każdej sytuacji. Zaskoczy cię jednak następujący fakt. Pomimo swoich rozmiarów, Leon Bergery są łatwe do zabrania wszędzie. Są bardzo inteligentne i pewne siebie, dzięki czemu są odpowiednie dla początkujących właścicieli psów. Numer 9. Owczarek kaukaski to pies, którego nie należy lekceważyć. Jest to poważny pies stróżujący, który będzie chronił swoją rodzinę i dom do śmierci. Ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie jako opiekun stada w regionie Kaukazu, jest bardzo odważny i pewny siebie. Owczarek kaukaski ma jednak długą i ciekawą historię. Wykorzystywano je do ochrony stad owiec przed wilkami, niedźwiedziami i innymi drapieżnikami. Musiały to robić bez pomocy pasterza, więc musiały być bardzo samodzielne. Doprowadziło to do silnej osobowości i dużej potrzeby stróżowania. Ale jeśli myślisz, że to zwierzę jest tylko niebezpieczne, jesteś w błędzie. Owczarek kaukaski jest inteligentny, odważny, lojalny, kochający i poświęci swoje życie, aby chronić swoją rodzinę.
Tak więc jeśli szukasz psa, który może chronić twój dom i rodzinę, to owczarek kaukaski jest dobrym wyborem. Ale bądź przygotowany na wymagającego i oddanego towarzysza, który nie boi się pokazać swoich zębów, gdy jest to konieczne. Numer 8. Alaskan Malmut, znany również jako wilczy pies, jest niebezpiecznym psem, który nie powinien wpaść w ręce niedoświadczonego właściciela. Jest to potężny pies zaprzęgowy, wyhodowany do przetrwania w ekstremalnych warunkach pogodowych i do ciągnięcia ciężkich ładunków. Ich uparty charakter i instynkt łowiecki może prowadzić do agresywnych zachowań wobec innych zwierząt. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pies był dobrze socjalizowany i dostawał dużo ruchu, aby spalić swoją energię. Ważne jest również, aby zdać sobie sprawę, że te psy mają trudności z pozostawaniem samemu w domu i wymagają dużo uwagi i szkolenia. Chociaż Alaskan Malmut może być niebezpieczny, jest to również fantastyczny pies do przebywania w pobliżu. Są przyjazne, czułe i kochające w stosunku do dzieci. Ten pies jest również inteligentny i ciekawy i uwielbia dzielić się swoimi odkryciami ze swoimi ludzkimi członkami rodziny. Numer 7. Mieszaniec wilka z psem, zwany również wilczurem, to wyjątkowe zwierzę, które powstało w wyniku skrzyżowania wilka z udomowionym psem. Choć ich wygląd i zachowanie są bardzo zmienne i trudne do przewidzenia, wykazują cechy genetyczne zarówno wilków, jak i psów. Ich zachowanie wobec ludzi jest często bardziej agresywne i mniej odpowiednie jako zwierzę domowe niż w przypadku zwykłych psów. Przez to znalazły się w grupie psów odpowiedzialnych za większość ataków na ludzi w Stanach Zjednoczonych. Ich zachowanie jest nieprzewidywalne i może być niebezpieczne, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że te zwierzęta nie są odpowiednie jako zwierzęta domowe i że istnieje wiele ograniczeń dotyczących ich hodowli. Jednak wilczak jest fascynującym zwierzęciem, które można zobaczyć i poznać. Często są silniejsze niż zwykłe psy i mniej podatne na choroby dziedziczne. Numer 6. Dog argentyński to duży pies przypominający mastifa, który został specjalnie wyhodowany w latach 20. XX wieku do walk psów i polowania na dużą zwierzynę, taką jak pumy i dziki. Pies ten znany jest ze swojej białej sierści, która zawsze jest krótka. Dopuszczalna jest pojedyncza czarna lub ciemna plama na głowie, o ile nie jest ona większa niż 1/10 wielkości głowy. Rasa pochodzi z Kordoby w Argentynie i została opracowana poprzez skrzyżowanie psa bojowego typu bulldog, bull terrier i mastin del Pirineo. W kolejnych latach hodowca dodał kilka innych ras, w tym wilczarza irlandzkiego. Ze względu na swoje pierwotne przeznaczenie, Dogo Argentino jest bardzo silny i ma dużą wytrzymałość. Może polować samotnie lub w grupach, a także jest szkolony do misji poszukiwawczych, ratowniczych, psów służbowych i pracy wojskowej. Rasa ta nie jest jednak odpowiednia dla niedoświadczonych właścicieli psów ze względu na swoją dominację i potencjalnie niebezpieczny charakter. Ale z odpowiednim wychowaniem i szkoleniem, dog argentyński może być kochającym i lojalnym towarzyszem dla doświadczonych właścicieli psów. Numer 5. Chow Chow, znany również jako Lion Dog, jest wytrzymałym psem o fascynującym wyglądzie. Ze swoją gęstą sierścią i niebieskim językiem przyciąga wzrok. Ale uwaga, Chow Chow ma również ciemną stronę. Ta rasa znana jest z tego, że jest dominującym i niezależnym psem, który bez odpowiedniego szkolenia może stać się agresywny i niebezpieczny. Ale nie martw się, są też dobre wiadomości. Dzięki odpowiedniemu treningowi jest spokojny i pewny siebie, a także może dobrze dogadać się z dziećmi i innymi zwierzętami domowymi. Co więcej, uwielbia aktywne spacery i z radością będzie Ci towarzyszyć w przygodach na świeżym powietrzu. Więc jeśli szukasz twardego, futrzanego przyjaciela, który jest tak czuł jak wygląda, Chow Chow może być idealną rasą dla Ciebie. Tylko nie zapomnij umyć jego zębów, aby utrzymać ten piękny niebieski język w czystości. Numer 4. Akita to duża rasa psów pochodząca z gór północnej Japonii. Jest to potężna i niezależna rasa, która była tradycyjnie używana jako pies stróżujący, pies bojowy, a nawet łowca niedźwiedzi. Akita nie jest jednak psem dla początkujących właścicieli ze względu na ich dominację i niezależność. Wymagają dużo szkolenia i socjalizacji, aby dobrze zachowywać się z obcymi i innymi zwierzętami domowymi, co czyni je potencjalnie niebezpiecznymi, jeśli nie są odpowiednio przeszkolone. Zabawnym faktem dotyczącym Akity jest to, że jest to narodowy pies Japonii,
Jest tam nawet pomnik honorujący legendarnego Akito imieniu Hachiko. Hachiko był wiernym Akito, który przez lata czekał na swojego zmarłego właściciela na stacji kolejowej Shibuya w Tokio i ostatecznie stał się symbolem lojalności i oddania w Japonii. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy pies jest indywidualny, a ich temperament może się różnić nawet w obrębie tej samej rasy. Więc jeśli planujesz adoptować Akitę, upewnij się, że rozumiesz, co trzeba zrobić, aby utrzymać je bezpieczne i zdrowe. Numer 3. Mastiff tybetański, znany również jako Doki, jest bardzo potężnym i imponującym psem, który pochodzi z Tybetu. Pomimo imponującego wyglądu i instynktów ochronnych, mastiff tybetański może być potencjalnie niebezpiecznym zwierzęciem. Może reagować agresywnie na obcych i inne zwierzęta, a jego upór i dominacja sprawiają, że ważne jest, aby socjalizować i szkolić go od najmłodszych lat. Ale jest też coś bardzo fajnego w tym psie. Czy wiesz, że mastiff tybetański jest najdroższym psem na świecie? Bogaty Chińczyk kupił Big Splasha, tybetańskiego mastiffa, za niesamowitą kwotę 1 600 000 dolarów. Chociaż mastiff tybetański jest potężnym psem, ważne jest, aby edukować na temat potrzeb tej rasy przed przyprowadzeniem jednego do domu. Więc jeśli kiedykolwiek rozważysz zdobycie mastiffa tybetańskiego jako zwierzę domowe, upewnij się, że rozumiesz, co trzeba zrobić, aby wyszkolić i wychować go prawidłowo, abyś mógł utrzymać go bezpiecznie i zdrowo. I kto wie, może staniesz się dumnym właścicielem następnego, najdroższego psa na świecie. Ile kosztował twój pies, gdy go kupiłeś? Daj mi znać w komentarzach. Numer 2. Tosa Inu, japoński moloser, jest imponującym psem o potężnym i atletycznym ciele. Chociaż ogólnie przyjazny i tolerancyjny wobec ludzi, ten pies może być bardzo dominujący i nietolerancyjny wobec innych psów. Dlatego Tosa Inu nie jest polecany dla niedoświadczonych właścicieli psów. Wymaga dużego doświadczenia i zrównoważonego, konsekwentnego, a zarazem kochającego wychowania. Tosa Inu cieszy się złą sławą ze względu na swoją historię jako japoński pies bojowy, hodowany wyłącznie do walk psów. W niektórych krajach Tosa Inu jest uważany za niebezpiecznego, a nawet jest zakazany. Trzymanie tego psa podlega ścisłym ograniczeniom i obowiązkom. Chociaż niektórzy uważają Tosa Inu za jednego z najsilniejszych psów bojowych, ważne jest, aby podkreślić, że ten pies może być trzymany jako zwierzę rodzinne i mieć dobrą więź z właścicielami. Jeśli rozważasz adopcję Tosa Inu, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ten pies potrzebuje dużo ćwiczeń i jest wrażliwy na ton głosu. W wychowaniu ważny jest naturalny autorytet, ale nie jest rozsądne szkolenie tego psa ciężką ręką. Tosa Inu jest chętny do nauki i entuzjastyczny w tym, co robi, więc wzięcie udziału w kursie z psem nie jest złym pomysłem. Chociaż historia Tosa Inu jako psa bojowego nie jest dokładnie zabawna, ten pies ma kilka miłych cech. Jest bardzo pewny siebie i cierpliwy, inteligentny i spokojny, a także doskonały jako pies stróżujący. Numer 1. American Pitbull Terrier, lepiej znany jako Pitbull, to rasa psów, często kojarzona z agresją i niebezpiecznym zachowaniem. Te psy są jednymi z najbardziej popularnych psów na świecie i mają potężny wygląd i silne szczęki. Są to niektóre z powodów, dla których Pitbull jest uważany za najbardziej niebezpiecznego psa na świecie. W wielu krajach ten pies jest nawet zakazany i nie może być trzymany jako zwierzę domowe. Ale czy wiesz, że Pitbulle mogą być również bardzo kochające i czułe? Te psy często mają silną więź ze swoimi właścicielami i są bardzo lojalne. Są również bardzo aktywne i uwielbiają się bawić i biegać. Przy odpowiednim wychowaniu i szkoleniu, Pitbulle mogą być wspaniałymi zwierzętami rodzinnymi. Jeśli więc rozważasz przyjęcie Pitbulla jako zwierzęcia domowego, upewnij się, że jesteś dobrze poinformowany o rasie i jesteś gotów zainwestować czas i energię swojego nowego pupila. Z odpowiednią opieką i uwagą, twój Pitbull może stać się kochającym i lojalnym towarzyszem, którego nigdy nie chcesz stracić. Czy sami macie psa i czy kiedykolwiek spotkaliście się z niebezpiecznym psem? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.